Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Tę audycję dedykuję wszystkim osobom, które jeszcze nie latają swoim własnym dronem, ale myślą o tym i zastanawiają się, czy słuszne jest, czy jest sens ku temu, żeby kupić własnego drona. Jak to jest z zakupem, jak to jest z posiadaniem, jak wyglądają przepisy, czy łatwo się lata dronem. W tym całym cyklu myślę, że nagram kilka filmów na ten temat dla osób, które wstępują w to hobby, bo to jest naprawdę jedno z ciekawszych hobby na świecie i postaram się nagrać kilka odcinków na ten temat, po to, żeby ułatwić Wam ten wstęp, bo sprzedawać jest łatwo. Na rynku mamy bardzo dużo sprzedawców, ale niewielu osobom chce się zrobić coś dla ludzi, którzy zaczynają w tej branży. Ja jestem wielkim pasjonatem, latam mniej więcej 7 lat, tworzę ten kanał z sercem i z pasją przez cały czas i to jest też taka, myślę, że fajna inicjatywa, jeżeli chodzi o osoby, które zaczynają. Ja też zastanawiam się nad wieloma różnymi pasjami, hobby, czy warto wejść, czy nie. I myślę, że w tym cyklu mogę wielu osobom pomóc, jako że latam praktycznie codziennie. Jest to moje główne źródło też utrzymania. Robię to zawodowo od lat. Słuchajcie, pierwsza sprawa, dlaczego warto latać i jakie są zalety? Dlaczego warto mieć swojego drona i jakie są tego zalety? Podstawowa rzecz to na co dzień mamy bardzo dużo obowiązków, przeróżnych, tak? I jeżeli nie ogarniemy tych obowiązków, jeżeli nie wyjdziemy chociaż na chwilę z domu, czy z pracy, czy wracając z pracy nie zatrzymamy się, czy będąc w trasie, to właściwie całe życie przelatuje nam przez palce, nie jesteśmy w stanie chwycić. A posiadanie własnego drona, czy to jest taki maluch, czy to jest może coś ciekawszego, bo może FPV, albo coś większego, co stwarza nam większe możliwości, takiego jak na przykład Mavic 3, to już jest zupełnie inne spojrzenie na świat, bo jeżeli latasz często i masz wyczucie, to wiesz, że możesz spojrzeć na ten świat zupełnie inaczej, pokazać go w inny sposób, zarejestrować twoje przeżycia, twoje pamiątki z wyjazdów, z wakacji, czy z dłuższych weekendów. Wygląda to zupełnie inaczej. Posiadanie drona powoduje, jeżeli tylko latasz i oczywiście znajdziesz na to czas, bo są ludzie, którzy kupują sobie i dron leży w szufladzie, ale posiadanie drona i latanie systematycznie pozwoli ci na to, że przejdziesz w ogóle na drugą stronę mocy, tak? Bo będziesz mieć wszechmocę i będziesz mieć możliwość umieszczenia kamery w takich miejscach, gdzie przeciętny człowiek nie jest w stanie nawet zajrzeć. To się oczywiście wiąże też z odpowiedzialnością, o tym warto mieć tego świadomość, warto wspomnieć, że też obowiązują nas przepisy lotnicze, też kwalifikacje i też masa drona w pewnym sensie decyduje o tym, jakie powinniśmy mieć uprawnienia. Ale tak czy inaczej, nawet tymi maluchami można latać bez uprawnień i to jest fajna sprawa. Więc uważam, że zdecydowanie warto, choćby po to, żeby mieć taką odskocznię od codzienności i żeby poczuć się w sposób specjalny, bo zwykle piloci, którzy latają często, oni czują, że robią coś, co większość społeczeństwa nie robi, tak? No bo lata w tej chwili może jedna osoba na 1000. Więc ja uważam, że zdecydowanie warto. Oczywiście model i dobór drona to jest osobna sprawa i o tym warto powiedzieć w ogóle w innym materiale, ale samo to, żeby latać dronem, to jest absolutna petarda i absolutna podstawa. Uważam, że każdy przynajmniej powinien spróbować, czy to jest dla niego. Są różni ludzie. Są ludzie, którzy połykają bakcyla od razu i wchodzą na maksa, a są osoby, które są sceptyczne, pooglądają tak zwani apacze, posłuchają, a tylko patrzę, tak? Więc oni nie zaangażują się tak łatwo, bo zajmie im to 5 lat, zanim aż się technologia zmieni, aż podejmą decyzję, wtedy w ogóle będzie inna generacja, zupełnie będzie coś innego, pewnie sami będziemy latać do tego czasu. W każdym razie, na pewno też możliwości rozwoju są nieograniczone, bo jeżeli wejdziesz mocno w drony, to masz niesamowite możliwości. Tutaj nie ma takiej ściany czy takich schodów, jak w przypadku na przykład lotnictwa, że ograniczają cię bardzo duże koszty stałe. Licencja kosztuje dużo, posiadanie własnego samolotu wiąże się z tym, że trzeba płacić za hangar, za przeglądy, za ubezpieczenie i godzina lotu kosztuje 1000 zł. Nie, tutaj jest naprawdę do ogarnięcia w rozsądnych pieniądzach, natomiast też jest możliwość zarobkowania na dronowaniu i ludzie myślą, że trzeba być mega kozakiem, żeby zarabiać, ale możesz wykorzystać nawet tryby inteligentne czy jakieś cechy inteligentne typu quick shots, żeby tworzyć proste animacje na Instagram.
to już wystarcza na to, do tego, żeby sobie zarabiać i to jest też fajna sprawa. Uważam, że każdy powinien sobie spróbować przynajmniej zarabiania, choćby dla proste usługi, na przykład dla firm dekarskich, które robią dachy w twojej okolicy. Nic wielkiego, trzeba się zakręcić, porozmawiać, odbyć parę rozmów, przygotować się i możesz mieć proste zlecenia za 300-500 zł. Kilka zdjęć, czy króciutki filmik, czy jakaś animacja typu quick shots, to wystarczy, żeby zarobić parę stówek, a z czasem ten dron się zwróci, więc to jest super sprawa. Wiele osób zastanawia się, jak wyglądają przepisy, jak wyglądają koszty. Wiadomo, że koszty są duże, jeżeli idziemy do salonu w galerii handlowej, widzimy tam drony, które są świecące, tak samo jak stoiska, nie wiem, Apple czy podobnych firm, ale też można kupić swojego drona używanego z drugiej ręki, jeżeli mniej więcej wiesz, jak kupować drona, jak przemyślisz sobie, przygotujesz się do tego, to można kupić sobie spokojnie z drugiej ręki. Dużo osób zmienia modele, bo ciągle wychodzą nowe i można kupić w dobrej cenie naprawdę świetnego drona, tak jak w tej chwili na przykład R2S. Już chodzą ceny poniżej 3000 zł, gdzie kiedyś ten dron kosztował, kurczę, z szóstkę pewnie w takich zestawach, więc na pewno to jest to. Oczywiście drony, tak jak powiedziałem przed momentem, tracą na wartości i tutaj trzeba być tego świadomym, że jak wydasz na drona, nie wiem, 15 tysięcy złotych czy 25, taki jak Mavic 3 Pro, powiedzmy w wersji Cine, a jeszcze combo, no to można wydać na niego 25 kawałków i nie sprzeda się go nawet, ciężko będzie go sprzedać za 12, za połowę ceny, bo tak to wygląda. Podobnie jest z Inspire'em. Są modele, które nie chodzą tak mocno, więc też trzeba mieć wyczucie, jaki model na pewno jest popularny. Mini 3 Pro jest w tej chwili takim koniem pociągowym i na pewno jego się dobrze sprzeda. Ja myślę, że Mavic 3 Pro z czasem też takim koniem pociągowym będzie, dlatego że ten dron dopiero wszedł, ale on daje niezwykłe możliwości i powinien zagościć jako taki standard już dla osób, które zarabiają. Dla amatorów Mini 3 Pro to jest super sprawa, Mini 2, a dla osób, które chcą wejść, ale się wahają, to jest też świetny model, więc na pewno można. Możliwości zarabiania, tak jak powiedziałem, możliwości nieograniczonego rozwoju, bo jak kupisz sobie pierwszego drona, to już widzisz, że on ma pewne możliwości, ale też ma pewne ograniczenia, tak? Bo na przykład ogniskowej większej, tak? Bo ma jedną stałą ogniskową, to jest to. Na pewno nie poleci tak jak FPV, czy nie zrobi spraw akrobacyjnych. Nie jesteś, jesteś w stanie nim właściwie na dzisiaj latać w goglach po aktualizacjach, ale nie jesteś w stanie zrobić lotów nurkowych, czy wznieść się praktycznie w pionie, więc on ma pewne ograniczenia, tego typu modele, ale z czasem można się rozwinąć na tyle, że można nawet zbudować swoje, przejść do etapu takiego, gdzie budujesz swoje drony i to nie jest wcale takie bardzo trudne, bo to są proste komponenty, standardowa, blokowa budowa i można sobie bez problemu dać z tym radę. Jeżeli chodzi o zalety pozostałe, bardzo się można rozwinąć pod kątem fotografii czy filmowania i samego wykonywania ujęć, ale też w postprodukcji i podpatrując dobre osoby, ja prowadzę grupę rozwojową Team 250 gramów szczęścia i naprawdę ludzie poczynili takie postępy, że od zera przeszli aż do takiej pozycji mocnej na drugi, trzeci poziom, już na etap średnio zaawansowany i tworzą fantastyczne zdjęcia i genialne filmy krótkie. Dlaczego nie? Nie tylko z wakacji, ale też na zlecenia ludzie sobie realizują. Na pewno to. Na pewno zaletą jest też fakt, że jest to hobby, które daje niezwykłą satysfakcję, bo jeżeli latasz, jesteś konsekwentny, robisz postępy, to po pewnym czasie stajesz się ekspertem, możesz pomagać innym i to daje niezwykłą satysfakcję. Jak już czujesz, że w dronach z gimbalem, takich jak ten, jesteś dobry, no to próbujesz swoich sił w FPV i okazuje się, że znowu trzeba zacząć od podstaw absolutnych, od zera, więc ta krzywa rozwojowa jest stroma i najpierw jesteśmy na etapie, robimy Beskidy czy Karkonosze, później wchodzimy na etap tatrzański, a później jedziemy w Alpy, a na koniec czekają nas Himalaje czy wyższe górki, więc tak to wygląda, że każdy ma pole do popisu i jest naprawdę dużo możliwości, jeżeli chodzi o rozwój.
Więc dronowanie jest genialne, jeżeli ktoś czuje, że jego życie jest niepełne, że nie wie, co ze sobą zrobić, a ma możliwości, ma siły trochę, ma zapału takiego drzemiącego w sobie, to uważam, że dronowanie jest super. Wady i ograniczenia. Na pewno cena wejścia w system jest wysoka, bo dobry dron nie będzie kosztował na pewno taniej niż 2-3 tysiące złotych. Oczywiście można kupić starego drona używanego, takiego jak Spark czy Mini pierwszy, za kwotę około 1000-1400, natomiast trzeba się liczyć, że albo czas lotu będzie słabszy, albo jakość ujęć, albo jakość połączenia, albo odporność na wiatr, pewne rzeczy będą stanowiły spory kompromis. Dobrym dronem już takim na początek jest na pewno Mini 2, bo on wielu osobom wystarcza. Oczywiście ma małą matrycę i nie ma cech inteligentnych, nie ma czujników, więc trzeba na niego trochę uważać, ale już na przykład Mini 3 jest lepszy pod kątem samego obiektywu, ma fajną matrycę, w wersji Pro ma też czujniki i inteligentne tryby, natomiast w wersji podstawowej ma na pewno to, że super jest ta kamera i to wystarcza. Taki dron kosztuje 3-3,5 tysiąca do 4-5, w zależności od tego, z jakim wyposażeniem i sprzętem kupujemy, ale to jest mniej więcej ten poziom. Najwyższy poziom to już jest Mavic 3. Będzie też pewnie niedługo R3, bo jest na dzisiaj R2, R2S, ale Mavic 3 to już jest taki standard też dla osób, które siedzą trochę w fotografii, filmowaniu, są ambitniejsze, chcą robić więcej rzeczy i to jest też fajny dron. On jest też w różnych opcjach, bo od wersji Classic, którą kupimy używaną pewnie za około piątki, do wersji Mavic 3 Pro Cine w ProResie z twardym wbudowanym dyskiem, z dyskiem SSD, i to już jest kwota powiedzmy 25 tysięcy, więc widać, jakie to są widełki. No i droższe drony, na przykład Matrice czy Inspire czy Alta, to już są drony do zarabiania typowo, czy to wykorzystania w przemyśle, czy na planach filmowych, ale to są już grubsze tematy, nawet kosztujące po kilkaset tysięcy złotych, noszące takie kamery jak Arri Alexa Mini, czy Red Komodo, czy podobne fantastyczne kamery. A oczywiście wadą jest to, że dron traci na wartości. Oprócz kosztów wejściowych, dron traci na wartości. Jak kupujesz drogiego drona, to wiadomo, że nie sprzedasz go w dobrej cenie. Tak jak, nie wiem, ktoś kupuje drogą kamerę, wiadomo, że obiektyw utrzyma swoją cenę, niewiele się straci, ale tutaj w dronach jest tak trochę jak na rynku telefonów komórkowych, że one faktycznie tracą, bo cały czas wchodzą nowe generacje i masz wrażenie, że masz coś wartościowego, co możesz drogo sprzedać, okazuje się, że nie sprzeda się, że ciężko będzie za pół ceny sprzedać w niektórych przypadkach, więc na pewno one dużo dają, są możliwości i trzeba postarać się je wykorzystać, te możliwości, i też zarabiać sobie, jeżeli ktoś chce, natomiast trzeba się liczyć z tym, że dron straci na wartości. Łatwo rozbić. Drony nie spadną, te z gimbalem, one tkwią w zawisie, jeżeli tylko jest jasno i nie ma zakłóceń GPS-u, jeżeli złapią sygnał satelitarny, one tkwią w zawisie, prawda? Oczywiście zdarzają się sytuacje ekstremalne, kiedy bardzo mocno wieje lub na drona coś spadnie, na przykład gałąź albo spadnie nawet jakaś torba, czy ktoś w niego czymś rzuci, no to wiadomo, że dron może spać, albo ptak wleci, więc takie rzeczy się też zdarzają, albo sami wlecimy w drzewo, czy w słup, czy w linię, więc to jest normalne. Stosunkowo łatwo rozbić na początku, bo ludzie jeszcze nie mają takiej wyobraźni przestrzennej, nie mają takiego wyczucia przestrzeni, więc warto ćwiczyć na otwartym polu, na boisku i na orlikach, na takich tematach jak najbardziej. Niejasne przepisy wadą są. Tak, przepisy europejskie się zmieniają, bo jesteśmy w Unii i ciągle nam serwują jakieś nowości, które są mniej lub bardziej zasadne, jak nie klasy. Tutaj mam akurat klasę w tym dronie C1, gdzie praktycznie tylko parę modeli ma tą klasę i trzeba robić sobie uprawnienia. Są ograniczenia, są okresy przejściowe, ale można w tym wszystkim wybrnąć. Najłatwiej jest latać maluchem do 250 gramów, bo wtedy robimy bezpłatne uprawnienia i już można zarabiać. W ciągu godziny rejestrujemy siebie jako operator i też oklejamy drona, plus do tego możemy zrobić sobie bezpłatny kurs, czy trzeba zrobić bezpłatny kurs
w tej chwili. No i też świadomość tych stref, prawda, gdzie latamy, żeby unikać lotnisk, zakładów przemysłowych, jednostek wojskowych, terenów strategicznych i tak dalej, które, no, gdzie nie za bardzo można, czy nie powinno się latać. Oczywiście są tematy też na lotniskach, bo są godziny serwisowe i też nawet obsługa lotnisk używa dronów, na przykład do robienia zdjęć, czy do innych rzeczy, czy do inspekcji. Przepisy tak, bez głowy, ale mimo wszystko, podsumowując, słuchajcie, warto kupić zdecydowanie, warto mieć swojego drona, warto też dowiedzieć się jakiego. Ja bym powiedział, że modele, które można polecić, to na pewno te tańsze Mini 2, 3 Pro, na pewno Mavic 3 jest świetnym dronem. R2S w tej chwili wychodzi, będzie pewnie zastąpiony, powoli wychodzi, ale to jest nadal bardzo dobry dron. On nie ma znaku, nie ma certyfikatu, więc nie wiadomo, jak będzie z lataniem w mieście w najbliższej przyszłości po nowym roku. Ale tak czy inaczej, ja uważam, patrząc ogólnie, że zdecydowanie warto latać dronami. Trzeba pamiętać o tym, że rynek dronów się bardzo zdywersyfikował, są specjalizacje ścisłe, można latać małą maszyną, większą, nosić profesjonalną kamerę dla Netflixa, można latać FPV w goglach, więc można robić tylko mapy, można robić same filmy albo zdjęcia, można poszukiwać nawet ludzi poprzez kamerę termowizyjną i ten rynek się bardzo, czy transportować rzeczy, więc bardzo rynek się wyspecjalizował, podobnie jak na przykład, nie wiem, filmowanie czy fotografia nie jest tylko jedna, jest mnóstwo różnych odmian, więc w dronach jest bardzo podobnie i każdy znajdzie tam swoje miejsce. Jeżeli jakieś pytania macie, to prośba o komentarz. Ja, jeżeli chcesz wejść w ten świat dronów, przygotowałem jeszcze taki warsztat większy, on jest bezpłatny, zachęcam się do tego, żeby skorzystać. To jest warsztat pod tytułem jak rozpocząć swoją przygodę z dronem, jak zacząć, jak te pierwsze kroki zrobić. Tam w kilku punktach opowiadam o wizji, o wyborze modelu właśnie, o tym, jak się rozwijać, o ścieżce rozwoju i tam krok po kroku prowadzę cię przez ten pierwszy etap, który jest najtrudniejszy właściwie w dronowaniu, ale łatwo to zrobić i jest to wszystko do ogarnięcia. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj, tak? Jestem autorem wielu warsztatów, ale jeżeli jesteś zainteresowany, to w opisie sobie znajdziesz i też w mojej akademii wiele rzeczy online jest do zrobienia. Sporo jest darmowych pozycji, jeżeli chcesz coś też głębszego, większego opracowanie, które da ci dużą wartość. Są też wersje premium, są wersje darmowe. Dlaczego nie? Słuchajcie, wszystkiego dobrego życzę. Trzymam kciuki za rozwój i widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.